Siemano, BMW jeszcze raz chcę Was przestrzec przed kupowaniem BMW silników serii N. Tu jest N20, benzyna, zobaczcie, do cylindrów. Ogólnie ten samochód w ogóle przyjechał na co innego, ale nie podobała mi się jego praca. Była wypadanie zapłonów, trzęsienie, wibracje całym samochodem, bez skojarzeń tego, są tańsze rzeczy. Po prostu tym samochodem, im bardziej się silnik rozgrzał, tym gorzej się jechało. Wypadanie zapłonów, które nie komunikował komputer na desce, ale mam tutaj zrzut ekranu, wam wrzucę, jak znajdę. I zobaczycie, jest wypadanie zapłonów, a teraz zajrzymy do cylindra. Tu jest tłok, tłok jest ładny. Wchodzimy przez świecę i przesuniemy kamerę. O, dobra. Zobaczcie, jak jest zatarty cylinder. O, te wszystkie sznyty w dół, to jest zatarty. No nawet pozostawię, zobaczcie, tu już wżery się porobiły na górze. I to zaczyna się już łuszczyć i odpadać. A tutaj, o, tu widzicie sznyty, wszystkie cylindry tak wyglądają. I ten jest taki, no, nawet jeden z lepszych, można powiedzieć. I słuchajcie, no, to co ja powtarzam. Tutaj problem jest z układem wtryskowym w tych samochodach. Te wtryski BMW nie potrafi, Siemens robi dla BMW, nie potrafią zrobić dobrych wtryskiwaczy. Te wtryskiwacze zaczynają nieprawidłowo rozpylać paliwo, zbyt dużą jego ilość rozpylać. Przez co ona właśnie się na ściankach cylindrów, ta benzyna, rozprowadza i spływa razem z olejem. Bardzo szybko nam zmywa film olejowy, który powinien być na cylindrze, gdzie pracuje nasz tłok. On powinien tam pracować, cały czas mieć małą ilość oleju, taką cieniuteńką warstwę, którą benzyna nam zmywa. I ta benzyna, zmywając nam ten olej, powoduje zatarcie cylindrów w tym silniku. I tu się tak stało. Ten silnik jest zatarty. On jeszcze działa, jeździ, ale jego dni już są policzone, jego kilometry, można powiedzieć, że już są policzone. Jest trupem, jest tak. Można się przeżegnać i kupić nowy silnik. Lub tulejować ten, kupić nowe cztery wtryski. To jest kupa pieniędzy. Mówiłem, że tamten cylinder jest taki lepszy, to teraz pierwszy. I jest, łapie nam, zobaczcie. Tutaj jest kawałek jeszcze. Zobaczcie, takie głębokie sznyty tu, gdzie się właśnie zdarło, złuszczyło. Tu się już zaczyna dalej łuszczyć, tu chwilę jest dobrze, tu się znowu dalej łuszczy. Obrócę troszkę kamerę. O! I dalej sznyty po całości, w całym tym cylindrze. I no, tu nie ma, o, tu na górze masakra się zaczyna robić. Tu nie ma co już ratować, tu trzeba po prostu tulejować ten silnik. Kurde, ostrość, no. Po prostu tulejować i cały jest do remontu blok silnika. Bo tutaj nic poza blokiem silnika się tak naprawdę w tych silnikach nie dzieje i wtryskami. Wtryski, blok silnika, zatulejować, to jest dziesiątki tysięcy złotych. Wymont, zamont i tak milion rzeczy jeszcze pewnie po drodze wyjdzie. Jeszcze za chwilę zajrzę do filtra oleju, tak kontrolnie już, czy ten Nikasi zaczyna, czy tam pochodna jego zaczyna wpadać do misy korbowej i tam już jest mielone przez pompy oleju i tak dalej. Powiem wam szczerze, nie kupujcie BMW z bezpośrednim tym wtryskiem na tych wtryskiwaczach. Seria N to jest N jak nie kupuj, po prostu N nie kupuj, diesel nie kupuj i benzyna nie kupuj. Nie, po prostu. Jeżeli koniecznie chcecie ten samochód, to sobie go postawcie w dużym pokoju, czy tam w przedpokoju na niego patrzcie i go nie odpalajcie. Naprawdę. Przyjrzeliśmy jeszcze z Łukaszem filtr oleju, to opiłków nie ma. Także naszym zdaniem w tym samochodzie po prostu trzeba tulejować silnik, wyjąć silnik, zatulejować go. Nowe tłoki, nowe pierścienie, głowica do sprawdzenia, ewentualnie uszczelniacze zaworowe do wymiany, prowadnice do sprawdzenia, taki standard. Zobaczyć, co tam w osprzęcie jeszcze piszczy i teoretycznie nowy, no i nowe wtryski. O, nowe wtryski. I teoretycznie będzie samochód z powrotem na jakieś 100 tysięcy posłuży. Yo, aktualizacja Audi SQ7, 17 rocznik. Powiem wam tak szczerze, jakbyście kiedyś kupili sobie takie Audi, o czym w ogóle zaczniemy
losowo nie odpala. Częściej nie odpala niż odpala. Chyba już doszedłem do tego, ale jeżeli byście sobie takie Audi kiedykolwiek kupili, przez przypadek, wiecie, no bo kto mądry kupuje Audi nowe, to zobaczcie, dam wam dobrą radę. Nigdy nie wchodźcie do tego samochodu z mokrymi nogami. Albo buty, żebyście mieli mokre, czy cokolwiek. Ponieważ Audi się nie nauczyło już od lat 90., że tutaj nie robi się sterowników, tym bardziej głównej skrzynki elektrycznej, która znajduje się pod pedałami, a dokładnie znajduje się pod tym, pod stopką, czy stopką, jak to zwał, tak zwał. I tutaj mamy bagno. Utonęło nam to wszystko, ale to jeszcze nie byłby dużym problemem. To, że tam woda się dostała, wiecie, Audi to lubi wodę. No ja tutaj już się trochę podostawałem do tych kostek. Tu, poczekajcie, niebieska kostka, ta. Tu już piny wyczyściłem. Jeszcze trochę widać, że są pośniedziałe. Także to jest, słuchajcie, to jest świeże auto, to nie ma 100 tysięcy kilometrów przebiegu, salon Polska. Sprawdziłem i ostatni serwis był przy 92 tysiącach, a teraz ma 96 tysięcy. W serwisie, serwisie. Także tutaj już te kostki, o, widzicie, tutaj troszkę jeszcze mi zostało. To wyczyściłem, a teraz pokażę wam, no, silnik jak silnik, prawda? Zobaczcie, jak Audi serwisuje. W styczniu był na serwisie. Dobra, ale to jest pikuś, to jest pikuś, to jest pikuś. To jest nic, włączę tylko wentylator, klimatyzację moją wyłączę. CCCP. O, to jeszcze było dobre CCCP. Ale chyba znalazłem, gdzie jest problem. Zobaczcie, mamy tutaj błędy. I to jest komputer silnika. Sterownik ESP, niewiarygodny sygnał. Ale to jest niewiarygodny z tego tytułu, że ESP nie miało zasilania w tym momencie. Także to jest, zobaczcie, co się dzieje, zacisk 30, 10,4V. Akumulator jest 100% sprawny. Testerem sobie go sprawdzałem. Tam gdzieś leży nawet wydruk z tego akumulatora. Jest sprawny i naładowany i ma normalnie 14V prawie. Zapamiętajcie to napięcie, 10V na zacisku 30. Lecimy sobie dalej. Zobaczcie, odniesienie czujnika, napięcie odniesienia do czujnika D, przerwa. Dobra. Teraz napięcie systemu. Zobaczcie, za niskie. Tu gdzieś mamy, zobaczcie, jakie się pojawiło napięcie systemu. 0V. Na zacisku 30. To jest jeden stycznik z dwóch głównych. Jak niektórzy zwą przekaźnik. To nie jest przekaźnik ten akurat. No dobra, można go nazwać przekaźnikiem. Dobra, niech będzie. No ja to nazywam stycznik, bo ten tylko załącza, a nie przekazuje między dwoma obwodami. Zobaczcie, jak... O, jest ostrość, wypalony jest styk. Zobaczcie w obudowie. To jest jeden z dwóch, aż się zwęglił plastik, widzicie? I teraz, dobra, rozbierzemy sobie go i zobaczymy, jak wygląda styk tak po zdjęciu tej blachy. Czary mary zdjęte. Zobaczcie, może na czarnym będzie lepiej widać, żeby ostrość złapało. O, jak... Nie łapię tak ostrości, tu będzie lepiej. Jak mocno wypalony jest styk przekaźnika. Stycznika. Jeden, tamten troszkę mniej, ale zobaczcie. To nie miało prawa przewodzić prawidłowo, dlatego wysypywał się co jakiś czas. Jak ten przekaźnik nie załączył, trzeba było ten... przycisk od stopu i w końcu, wiecie, te przekaźniki jakoś popykały i załapały i samochód odpalał. Tutaj mamy drugi, też 645 i też to jest przekaźnik główny, przekaźnik, stycznik główny, jak zwał, tak zwał, poczekajcie, wyjmę go i też rozbierzemy. Dobra, mamy drugi, idziemy go teraz rozbebeszyć. Kurczę, z tego, powiem wam, że ten kolorek tego Audi naprawdę jest ładniutki. Bebeszymy drugi, główny stycznik, przekaźnik. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Ha, to samo, żeby nie być gołosłownym, że coś was oszukuje. Tu jest jeden. Tu jest drugi, zobaczcie, jak podobne są te wypalenia. I tu mamy drugi przekaźnik. Zobaczcie, jak jest wyjarany. Rozbierzemy i zobaczymy jeszcze w środku. Ogólnie zobaczcie na kolor tutaj tej miedzi, jak ona jest przegrzana. Widzicie taki róż, fiolet w kamerze? Może zgaszę światło, bez światełka będzie lepiej. O, no, widzicie jaki fiolet? To jest dziwne, ponieważ on powinien przenosić tutaj po tej miedzi, tutaj po przewodzie.
No to tak dziwne. Ta nie jest taka wypalona. Widzicie? A tutaj coś się bardzo mocno grzało. Może cewka się tak mocno grzała, może skróty na cewce się porobiły. Dobra, rozbierzemy, zobaczymy, jak wygląda styk. No dobra, tu wygląda dużo, dużo gorzej. Tu nie ma już pola do tego takiego stykowego, ani z jednej, ani z drugiej. Przekaźnik 645. Jakbyście mieli taki problem, jeszcze raz przypomnę jaki. Wsiadacie do auta, naciskacie przycisk start, oczywiście trzymając pedał hamulca, moduły się uruchamia, wszystko się uruchamia i wyskakują wam błędy ESP, ABS, ASR i nie świeci się na desce kontrolka check engine. Nie świeci się w ogóle. W tym momencie wiemy, że komputer silnika, no bo tak, nie mogłem się połączyć z komputerem silnika. Dopiero po chwili się mogłem połączyć VCDS-em z komputerem silnika. Nie miałem komunikacji z immobilizerem oraz z modułem dostępu. W ogóle nie było komunikacji z tymi modułami. Po dłuższym czekaniu nawet można było pykać tym przyciskiem albo po prostu długo, długo poczekać. Czek się zapalał i samochód odpalał. I można było jeździć. A wiecie, tak trochę jak do tego doszedłem, trochę Adam mi pomógł, ale miałem bardzo podobny problem w Citroenie C5. Tam przekaźnik główny komputera silnika też właśnie miał ten błąd. Tyle, że Citroen zgłosił ten błąd. Przekaźnik główny, zbyt szybkie rozłączenie, albo było styk, niepewny styk. Coś takiego było. Za niskie zasilanie, niepewny styk. A tutaj nie ma takiego błędu. Mimo, że to zobaczcie, samochód milion czujników. No bo milion już można powiedzieć. I takiego prostego błędu nie wykrył. A stary Citroen już taki problem potrafił wykryć, że mu się różniły napięcia wejściowe po stacyjce, a ten, co załącza główny przekaźnik. Stary śmieć, co nie? Teraz składam komputer silnika, zamawiam dwa te przekaźniki. Pamiętajcie, to jest numerek 645, jakby komuś się coś takiego stało. I zobaczymy, czy to odpali. Trzymajcie się. Cześć.